Jak się lituje ojciec nad dziećmi, tak się lituje Pan nad tymi, którzy się Go boją. Psalm 103, 13. On wie bowiem, jacy to my jesteśmy mocni, a raczej On wie, jakim tworem jesteśmy, pamięta, żeśmy prochem. Psalm 103, 14. Jeżeli to nie skłania nas do wielbienia Go, to co może nas skłonić? Przymioty Boga są większe, niż możemy to sobie wyobrazić i zobaczyć. Straszną rzeczą jest, gdy podejrzewamy Boga, że już nas więcej nie kocha. On kocha tych, którzy narodzili się z Boga. W tych ma upodobanie i raduje się nimi. Kocha również cały świat, bo inaczej nie moglibyśmy być uratowani. Musimy jednak przyjąć tę miłość. Przez przyjęcie jej człowiek zostaje przemieniony. Przez wiarę w miłosierdzie Boże zostajemy wypełnieni całkowicie pełnią Bożą. Efezjan 3, 19. A to jest szerokość i długość, i wysokość i głębokość. Efezjan 3, 18. Kto je zmierzył? Ja już dawno usiłowałem to zrobić, ale teraz wydaje mi się, że znowu zaczynam od początku i tak w nieskończoność. Dlatego ważne są słowa: nie zapominaj wszystkich dobrodziejstw Jego. Psalm 103, 2. Jeżeli spojrzymy wstecz, to zobaczymy, że Bóg uczynił dla nas nieskończenie wiele dobrego, poczynając od chwili, gdy byliśmy jeszcze dziećmi. Tak, i litował się nad nami, gdy byliśmy jeszcze Jego wrogami. On lituje się bowiem nad wszystkim, co stworzył. Jakże cierpliwie znosił nas w swoim miłosierdziu. Tak, to Jego dobroć przywiodła nas do pokuty. Patrząc wstecz, muszę powiedzieć, jakże prawdziwe są słowa psalmu. Pan jest dobry i prawy, dlatego wskazuje drogę grzesznikom. Psalm 25, 8. A od iluż rzeczy ustrzegła nas łaska wzywająca. Od dnia, w którym On podarował nam pokój, musimy powtarzać: dobroć i łaska towarzyszyć mi będą przez wszystkie dni życia mego. Psalm 23, 6. Gdyby Pan postępował z nami według grzechów naszych i win, Psalm 103, 10, to bylibyśmy straceni na wieki.